skarpetki. Mogą. Są takie rzeczy, że wypadałoby. W ostatnim czasie postanowiłem odpalić nową serię filmów tutaj na Borsu Vlogach i to zawsze będzie 5 rzeczy, które, albo 10 rzeczy, które na przykład należy zabrać ze sobą do samolotu. Długa podróż. Wielu z Was kojarzy się ona z fajnymi filmami, albo obłukniętymi stopami, albo na przykład krzyczącym dzieckiem, albo chrapiącym człowiekiem, który siedzi koło Was. Dla mnie taka podróż to przygoda, ale ponieważ przerobiłem ich już wiele przez 15 lat, mam parę porad, które mogą Wam się przydać. Pierwsza rzecz, którą należy wziąć ze sobą, to miętusy. Możecie się w nie zaopatrzyć w każdym sklepie, bo nie ma nic gorszego niż taki śmierdzący oddech po długiej podróży. A nawet jeżeli komuś obok Was na przykład troszeczkę śmierdzi z ust, dobrze mu zasugerować, że może chciałby spróbować dobrego miętusa ściągniętego prosto z krajów skandynawskich. Kolejną rzeczą, która Wam się na pewno przyda, to żel antybakteryjny. Słuchajcie, to jest taki żel, który nakłada się na ręce, żeby je tylko wyczyścić, na przykład przed szybkim posiłkiem, jeżeli dostajecie na przykład, wiecie, bułkę. Numer 3. Skarpetki. Mogą wydawać się fanaberią, ale nie ma nic gorszego niż takie śmierdzące stopy, które już wystały w kolejce do gate'u. Wiecie, musicie proponować ich nikomu innemu, możecie tylko sami z nich skorzystać, ale dobrze jest je przebrać, szczególnie w czasie długiego lotu, kiedy wszyscy ściągają buty i Wy prawdopodobnie również. Widać mnie? Teraz zaczynamy. Numer 4. Szampon suchy. Po długiej podróży wiadomo, że włosy się przetłuszczają, są ciężkie. Wystarczy, że psikniecie sobie czymś takim przed wyjściem z samolotu i włosy znowu są świeże. Ups, chyba trochę przesadziłem. Zrobiłem cię trochę siwy, zobaczcie, ale włosy się dosyć nieźle odświeżyły. O! No, i co? Jest dobrze. Numer 5. Książka albo Kindle. Coś, co pozwoli Wam miło spędzić czas. Bo nie zawsze w czasie takich długich podróży działa na przykład telewizor, a czasem są zepsute słuchawki i nic nie słyszycie, a czasem nie ma żadnego filmu, który chcielibyście obejrzeć. Dlatego warto zaopatrzyć się w dodatkowy entertainment, czyli sposób spędzania czasu. Numer 6. Zatyczki do uszu. Tak, ważna rzecz, jeżeli obok Was znajdzie się ktoś, kto lubi chrapać albo wypił sobie troszeczkę przed spaniem, zadacie zatyczki do uszu, które kosztują zaledwie 5-10 groszy. Ja pamiętam, że kupiłem całą paczkę takich ściągniętych ze Stanów za 20 zł. Mam chyba ze 100 sztuk. Biorę zawsze przynajmniej 7 par na wyjazd. Zdarza się również, że jakieś dziecko postanowi krzyczeć koło Was. Czasem dzieci mają problem z uszami, czyli różnicą ciśnień. Nie są w stanie przepuchać tego ciśnienia, zatykając nos. Krzyczą, płaczą w czasie podróży. Wtedy idealnie sprawdzają się takie zatyczki. No, dzisiaj teraz tylko przechwiane oczy. Przydałyby się krople, które niestety zostawiłem z tyłu, bo już ile mogłem rzeczy zabrać ze sobą do kibla. Numer 8. Tabletki na rozwolnienie, najlepiej rozpuszczalne na języku, które szybciutko działają. Nie ma nic gorszego niż dostać rozwolnienie w trakcie lotu albo w trakcie stania w kolejce. Numer 9. Krem nawilżający do suchej skóry, szczególnie do dłoni, do stóp, kolan czy twarzy, bo jednak powietrze jest tu bardzo suche i wysusza się. Numer 10. Mój faworyt, niewiele osób to rozumie. Maseczka. Słuchajcie, ponieważ powietrze jest bardzo suche, filtrowane tutaj w samolocie, 50% powietrza, które wydychamy, jest z powrotem wpuszczane do kabiny razem z tlenem. Dlatego powietrze jest bardzo suche i dobrze jest użyć maseczki, bo drogą kropelkową bardzo szybko roznoszą się tutaj bakterie. I tak po długich lotach zauważyliście pewnie, jak ludzie wchodzą z samolotu, robią cały czas kaszlą, zmarkają, wycierają nos. Używając maseczki po prostu nie dopuszczacie, żeby te bakterie do Was doleciały.
czasem trzeba uważać, jak bawicie się światłem, bo może nie wyjść dokładnie tak, jak byście chcieli. I tym sposobem kończę odcinek o tym, co powinniście wziąć ze sobą na długi lot. Mam nadzieję, że skorzystacie z moich rad. Powiedzcie, co wy dorzucilibyście do takiej listy najważniejszych rzeczy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie kanał, komentujcie i do zobaczenia. Cześć!